23-latek, którego bandyta zaatakował nożem, wymaga pilnej operacji. Chirurdzy muszą zaopatrzyć krwotok i zrekonstruować naczynie pacjenta. Jego stan jest poważny i nie wiadomo, czy przeżyje operację. Zakochana w nim dziewczyna jest przerażona i obwinia się o to, co się stało. No, mówiłam, żeby nie wzywać policji. Ale Lena, gdybym ja nie wezwał policji, roznieśliby mnie cały szpital, ciebie by porwali. No i może tak byłoby lepiej, niepotrzebnie wszystkich naraziłam. Ale o czym ty mówisz, dziewczyno? Ty musisz przede wszystkim zeznawać. Nie mogę zeznawać, nie słyszał pan, co powiedział Sito, że znajdzie moją rodzinę, jest na drugim końcu Polski, Lena, ale dla niego to nie problem. Posłuchaj mnie, za to, co się stało w szpitalu, oni i tak dostaną wyroki. Rozumiesz, jeżeli zeznasz, że cię porwali, oszpecili i przetrzymywali, dostaną kolejne lata, a za to, że zbierali haracze, jeszcze kolejne. Jeżeli teraz tego nie przerwiesz, to całe życie będziesz uciekać. Ty, twoja rodzina, Oskar i jego rodzina, tak jak powiedziałaś. Naprawdę myśli pan, że moje zeznania mogą tyle zmienić? Słuchaj, ja nie myślę, ja jestem tego pewien. Twoje zeznania będą kluczowe. W przeciwnym razie oni będą bezkarni, mogą porwać inną dziewczynę, zrobić jej to samo, co tobie. Chcesz tego? Nie chciałabym, żeby ktoś przechodził przez to samo, co ja. No właśnie. Chodź. Ordynatorze, tak. Wszyscy już są w areszcie, panowie, także mamy spokój. Prokuratura w drodze. Z naszej strony chcielibyśmy jeszcze przesłuchać poszkodowaną. Lena. Czy pan doktor może przy tym być? Jasne, jak najbardziej. Dobrze, chodźmy do sali obserwacji, tam porozmawiamy. Chodź. Ciągle bardzo się boję, ale doktor uświadomił mi, że to już nie chodzi tylko o mnie. Przecież oni skrzywdzili tylu ludzi i tym mojego Oskara. I dalej będą krzywdzić. Ktoś musi to ukrócić. I jeśli tym kimś mogę być ja, to muszę to zrobić.